Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. No i Kosmos Newsy, co tam w naszym Kosmos ekosystemie się dzieje. Zdaję Wam tutaj relację, wracamy znowu do tych tematów. Po pierwsze, rzecz taka kluczowa, istotna, głosowanie numer 187 na Kosmos Hubie, na Kosmos ekosystemie, tutaj dosyć kluczowe, dotyczy nam to Interchange Security, trwa ono do 7 marca. Kto z Was jeszcze nie oddał głosu, to bardzo zachęcam do tego, żeby to zrobić. Wkracza tutaj nam na salony Interchange Security, będzie nam to, moi drodzy, profitować w przyszłości. W końcu staking Atoma, czy sam Atom w ogóle będzie nam dawał większą jak gdyby użyteczność, oprócz tego zarabiania w stakingu będziemy mieli możliwość właśnie zabezpieczania innych projektów, które będą chciały, moi drodzy, korzystać właśnie z Interchange Security i to dla mnie jest taka też dodatkowa gratyfikacja, moi drodzy, ja to mówię, że taki dodatkowy airdrop jak gdyby, bo te projekty, które będą właśnie z tego korzystały, to będziemy zarabiać oprócz Atoma właśnie w tokenach, jeżeli wybierzemy oczywiście odpowiedniego walidatora, który korzysta z Interchange Security, będzie dawał nam profit w postaci jeszcze dodatkowych tokenów. Jak zerkniemy sobie na to głosowanie, tutaj miażdżąca, moi drodzy, jest opcja na tak, 99,98% głosów oddanych na tak. No wiemy, że to jest kluczowa propozycja i jeżeli ktoś jeszcze z Was nie głosował, to oczywiście zachęcam, żeby to zrobić. Lecimy dalej, moi drodzy, taki malutki airdrop, kolejna gdyby partia airdropu do odebrania. Jeżeli ktoś się łapał na poprzedni airdrop od Stride, to tutaj jest kolejna porcja do odbioru, mamy 21 dni jeszcze, łączymy się, moi drodzy, portfelem Kepler i tam jest możliwość claimingu tej niewielkiej części, ale darowanowe koniowi zęby się nie zagląda, ja zbieram wszystkie airdropy, wiem, że teraz po prostu jest bessa i tych airdropów na pewno nie będzie dużo, zresztą sami to doskonale wiecie. Kolejna informacja tutaj na Kujira, jak sobie zerkniecie w APR, to nam troszkę to podskoczyło z 2 do 10%, taki 60-day revenue, mamy podwyższone APR, także zarabiacie troszeczkę więcej, jeżeli ktoś stake'uje w Kujirze, tutaj zawsze była malutka porcja tego APR, no widzimy, że troszeczkę to wzrosło. Kolejna istotna informacja moim zdaniem, w Denver odbywa się konferencja Ethereum i tutaj jednym z prelegentów jest Jake Kwon, nie myli z Dokłonem, moi drodzy, Kwon to jak u nas Kowalski, natomiast kto to jest? No to jest twórca, moi drodzy, jeden z twórców z Kosmos Ekosystemu, ale on odszedł z Kosmos Ekosystemu, nowy projekt swój tutaj startuje z nim, Gnoland się nazywa, wiemy, że tutaj ci, co stake'owali Atoma mają airdrop właśnie Gnoland, no i dlaczego w ogóle o tym informuję, bo 3 marca on będzie tutaj, moi drodzy, dawał jakiś wykład, mamy prelekcję, także być może poznamy troszeczkę więcej, coś więcej się na ten temat tutaj dowiemy. Mamy, moi drodzy, podczas tej prelekcji Jay porówna swój najnowszy projekt Gnoland z Solidity i pokaże programistom Ethereum, w jaki sposób gno.VM zmienia paradymat smart kontraktów. No, zobaczymy, jak to, moi drodzy, się tutaj zaprezentuje. Cierpliwie czekamy już od jakiegoś czasu na ten airdrop. Mówią tutaj, moi drodzy, jaskółki, że to może być jeden z większych airdropów, jakie na Kosmos Ekosystemie tutaj się pojawiam. Jak to będzie finalnie, no to zobaczymy, trzeba po prostu śledzić sobie różnego rodzaju wydarzenia, które się tutaj dzieją. Następna informacja, moi drodzy, tutaj jest taki nowy mościk Squid Router. Możemy, moi drodzy, korzystać aż z 13 sieci na Kosmos Ekosystemie. Ja sobie na próbę zrobiłem tutaj taki manewr, że z sieci Binance Smart Chain przerzuciłem sobie na Osmosis w USDC, tak, miałem tam jakieś BNB, przerzuciłem sobie, że mi się tutaj przerzucił Axelar USDC, no i to, moi drodzy, zadziałało, ale do dyspozycji, tak jak mówię, jest tutaj 13 sieci, mamy, moi drodzy, Osmosis, Crescent, Kujira, Terra, Umin, Secret Network, Comdex, Evmos, Stargate, także jest w czym wybierać. Ja zrobiłem sobie jedną transakcję, jeszcze kilka transakcji tutaj wykonam, takie jakieś symboliczne, być może kiedyś w przyszłości okaże się, że taki mości gdzieś jakiś token swój wypuści i będzie jakiś airdrop. Czy tak będzie? Nie ma żadnej gwarancji, ale kilka transakcji wykonałem, a ja Was tylko i wyłącznie informuję pod tym kątem, że jeżeli ktoś ma problem z przerzucaniem, szuka jakiegoś mostu, no to tutaj macie taką możliwość, żeby z tego skorzystać. Można sobie poeksperymentować, sprawdzić, jak to działa. Przerzuca, ja sobie zweryfikowałem, także nie ma z tym żadnego problemu. Kolejne informacje, bardzo fajne informacje z Kosmos Ekosystemu też mamy. Fundacja, narodziła się fundacja, moi drodzy, projekt Fetch związany z sztuczną inteligencją Fetch.ai nawiązuje współpracę z Boschem. Bosch to jest jeden z większych gigantów, moi drodzy, przemysłowych. Nawiązują to tutaj współpracę i to nie jest ostatnia współpraca, jaką Fetch.ai będzie nawiązywał. Tutaj mamy Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii i usług. Jej działalność jest podzielona na 4 sektory biznesowe: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, dobra konsumpcyjne oraz technologia energetyczna i budowlana, czyli duży gigant. Wchodzi w współpracę, moi drodzy, właśnie z Fetch.ai, no i oni tutaj widzą jakiś potencjał właśnie, żeby tutaj nawiązać z nimi współpracę. Jest tutaj wiadomość o tym, że będą nawiązywane również kolejne współprace, także to jest, moi drodzy, bardzo dobry prognostyk, moim zdaniem, na przyszłość dla tego projektu. Wiemy, że te projekty AI mocno wystrzeliły, były teraz ostatnio jakieś wahania, ale to jest tendencja, w którą sporo osób wchodzi, no a nawiązanie współpracy z dużym gigantem to jest na pewno na plus. Jeszcze jedna współpraca, Venture Capitals, duży zastrzyk gotówki do projektu kolejnego z Kosmos Ekosystemu, Injective Protocols. Moi drodzy, oni działają od jakiegoś czasu, ale tutaj dosyć duży zastrzyk gotówki. To jest wiadomość sprzed miesiąca, ale myślę, że warto ją tutaj Wam podsunąć, podać, że miało to miejsce. Widzieliście, że nam bez swego czasu token Injective zareagował na tą wiadomość na pewno, ale tego typu informacje są moim zdaniem pozytywne. No i tutaj w jakiś sposób jest też kolejny rozwój tej platformy sugerowany, więc widać, że coś tu się pozytywnego dzieje. No i jeszcze jedna wiadomość na koniec. Czy deweloperzy śpią? No, deweloperzy nie śpią i przede wszystkim na Kosmos Ekosystemie, moi drodzy. Tutaj według różnych wskaźników możemy sobie zerknąć, że to jest druga, trzecia, czwarta sieć, to się ciągle zmienia gdzieś tutaj, w każdym razie jesteśmy ciągle w czubie i jest taka wiadomość od Archway, mamy ponad 1700 deweloperów, którzy działają tutaj na Kosmos Ekosystemie, moi drodzy. No tutaj podają, że to jest trzecia sieć po Ethereum, po Solanie. Wzrost, moi drodzy, 16-krotny wzrost od 2018 roku i w tym roku tutaj mamy 25% wzrost też tej liczby deweloperów, czyli lgną po prostu deweloperzy, uznając tego Kosmosa jako platformę rozwojową, a wiemy, że w czasie bessy ważne jest, żeby budować różnego rodzaju projekty, budować nowe rozwiązania. Jeżeli mamy potencjał właśnie w postaci deweloperów, to jesteśmy po prostu na, moim zdaniem, wygranej pozycji. Natomiast no, trzeba przetrwać tą bessę, a w międzyczasie, jeżeli coś pozytywnego zostanie zbudowane, no to w trakcie bessy, w trakcie hossy, przepraszam, to jest szansa, że jakiś projekt, jakiś pomysł, który się zrodzi, będzie miał siłę przebicia. Także tyle z mojej strony. Takie, moi drodzy, newsy z Kosmos Ekosystemu. Gdzieś na zapleczu ciągle się dzieje. Wiemy, że te airdropy nam troszkę spadły. Ważna, kluczowa decyzja tutaj z Interchange Security, które wchodzi. To jest istotna rzecz i pozwala też patrzeć z nadzieją na przyszłość. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentarzach pod filmem, bo to pozwala rozwijać kanał, daje motywację do pracy, no i pozwala walczyć również z algorytmami YouTube'a. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.